największe zmiany dotyczące rozliczania wynajmu nieruchomości oczywiście wprowadził Polski Ład. Gdy mamy najem okazjonalny, to musimy zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu fakt zawarcia umowy najmu, żeby skorzystać z dobrodziejstw tego najmu okazjonalnego. Umowa najmu okazjonalnego pozwala na tak jakby lepsze zabezpieczenie wynajmującego. I to jest tak jakby kwestia według mnie w miarę oczywista. I teraz tak, niektórzy, ta usługa, którą ten właściciel świadczy na rzecz tej firmy, to będzie usługa najmu i wtedy to już można rozliczać prywatnie. Dzień dobry, Agnieszka Piesto, kanał Państwo Piesto, kanał o przedsiębiorczości i inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Grzegorz Grabowski. Witamy serdecznie. Cześć Agnieszka, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zaprosiłam Grzegorza z tego względu, że jest początek roku i myślę, że zawsze na początku roku warto przypomnieć albo zaktualizować, co dzieje się w przepisach prawa podatkowego. Grzegorz jest specjalistą od prawa podatkowego, a szczególnie zajmuje się tutaj podatkami od nieruchomości i w tą stronę pójdziemy. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa w tą stronę pójdzie, więc tym bardziej się cieszymy, że Grzegorz znalazłeś dla nas czas. Nie przedłużając, zagłębiamy się w temat. Powiedz proszę uprzejmie, czy osoby, które wynajmują nieruchomości i osiągają z tego tytułu jakieś dochody, przychody, mogą się spodziewać jakichś zmian w przepisach prawa? Pojawiło się coś nowego, na co warto zwrócić uwagę? Największe zmiany dotyczące rozliczania wynajmu nieruchomości oczywiście wprowadził Polski Ład, ale to były zmiany, które weszły w życie w 2022-2023 roku i można powiedzieć, że po tym Polskim Ładzie sytuacja się troszeczkę uspokoiła, czyli jakichś zmian, które weszły w życie, czy też zmieniły ten krajobraz podatkowy w 2024 roku, na razie przynajmniej nie zauważyłem. Oczywiście są jakieś tam drobne rzeczy związane z najmem i w ogóle nieruchomościami, które weszły w życie w 2023 i pojawią się w 2024, ale to jakichś według mnie spektakularnych, dużych zmian nie ma. To, co się pojawiło w 2023, na co może warto zwrócić uwagę, no to jest zwolnienie z PCC od pierwszego w życiu mieszkania, te 6% PCC od szóstego mieszkania wzwyż, fundacja rodzinna, która się pojawiła w maju. Natomiast stricte, jeśli chodzi o najem, to jakichś tam super spektakularnych zmian nie było. Możemy porozmawiać, jak ten najem w 2024 rozliczać, natomiast to raczej Polski Ład wprowadził główne zmiany, a nic nowego w stosunku do Polskiego Ładu w tym momencie się jakoś tam szczególnie nie pojawiły. Dobrze, to ja tutaj oczywiście w imieniu swoim i też naszych widzów podpytam o takie podatkowe ABC. Grzegorz jest autorem książki ABC podatków od nieruchomości. Sama niecierpliwie czekam na tą książkę, raz zareklamuję. Warto czytać, warto wiedzieć. Więc takie podatkowe ABC. Mamy nieruchomość, wynajmujemy, mamy jakieś z tego tytułu profity. I co powinniśmy zrobić, tak? Gdy wynajmujemy mieszkanie, to według mnie trzeba tak jakby zwrócić uwagę na trzy, może cztery główne obszary, tak? Pierwszy obszar to jest, w jaki sposób to rozliczać, znaczy jaką formę rozliczania tego najmu przyjmiemy. I to, co dawniej mówiłem, że mógł być najem prywatny na ryczałcie, na skali, działalność gospodarcza na ryczałcie, na skali albo na liniówce, to w tym momencie od Polskiego Ładu, czyli od 2023 roku, to się mocno zmniejszyło, czyli możemy rozliczać się prywatnie, ale wyłącznie ryczałtem, gdzie płacimy podatek od przychodu, koszty nie mają znaczenia, albo możemy się rozliczać w ramach działalności gospodarczej, gdzie możemy wybrać albo ryczałt, albo podatek liniowy, albo rozliczenie według skali. No i teraz od razu oczywiście może w dużym skrócie powiem, co najlepiej wybrać. Jak wchodził Polski Ład, to ja tak jakby rzuciłem takie zdanie, że moim zdaniem wszyscy wylądujemy na ryczałcie i to się tak jakby tym prywatnym. I to się niestety według mnie dzieje, to znaczy z tych wszystkich naszych analiz, patrząc na to, na różne przypadki wynajmujących, to w większości przypadków wychodzi nam, że najsensowniejszy będzie jest ten ryczałt prywatny, tak, gdzie płacimy te 8,5% albo 12,5% od nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych rocznie od przychodu. No bo jeśli mamy do wyboru albo ryczałt od przychodu prywatny, albo działalność gospodarcza, gdzie tam możemy rozliczać od dochodu, to w sytuacji, kiedy nie mamy już amortyzacji mieszkaniówki, tak, czyli amortyzacja tych mieszkań nam nie zmniejszy dochodu, w ramach działalności gospodarczej mamy ewentualnie koszty składek ZUS społecznych, mamy składkę zdrowotną zależną od dochodu, a nawet jak nie mamy dochodu, to płacimy tą składkę minimalną i mamy jeszcze koszty księgowości tej działalności gospodarczej, to w bardzo niewielu przypadkach wychodzi nam, że lepiej rozliczać się w ramach działalności gospodarczej od dochodu niż w ramach najmu prywatnego od przychodu. Czyli tak, większość według mnie z nas
wynajmujących jedno, dwa, kilkanaście mieszkań wyląduje na ryczałcie, a ci, którzy będą rozliczać się w ramach działalności gospodarczej, to są być może ci, którzy mają jakieś inne, jakieś koszty związane z tym wynajmem, na przykład odsetki od kredytu, amortyzację, ale nie mieszkaniówki, bo wynajmują jakieś inne nieruchomości niż mieszkaniowe, ewentualnie koszty napraw, wyposażenia czy tego typu rzeczy. Ci, którzy mają jeszcze do wykorzystania w ramach działalności gospodarczej straty z lat ubiegłych do wykorzystania, bo na przykład wcześniej rozliczali amortyzację, którą mogli rozliczać i sobie te straty zbudowali. I ci, którzy mają też jakieś koszty inne w ramach tej działalności, typu samochód czy coś innego, które równoważą dochód z tego wynajmu i powodują, że warto tą działalność gospodarczą i jej koszty, że warto tą działalność gospodarczą prowadzić i jej koszty ponosić. Tak? Natomiast jak my to w bardzo dużo przypadków wrzuciliśmy w ten nasz kalkulator najmu, to w większości przypadków nam wychodzi, że ten najem prywatny na ryczałcie wychodzi w cudzysłowie najtaniej, czyli najwięcej pieniędzy nam zostaje w kieszeni. W szczególności, co w tym momencie się stało takim troszeczkę gorącym tematem, że ten najem prywatny też można optymalizować, czyli można tak zapisać umowę najmu, żeby media i ewentualne te opłaty stałe przerzucić na najemcę i w ten sposób zmniejszyć swój przychód i zmniejszyć swój podatek. Więc tak jakby to jest ten pierwszy obszar rozliczania najmu, w bardzo dużym skrócie oczywiście. Drugi obszar to jest kwestia, powiedzmy, optymalizacji tego ryczałtu, o którym mówiłem. Trzeci obszar to będzie pewnie VAT. Czyli trzeba pamiętać o tym, że jeśli wynajmujemy wyłącznie mieszkania, wyłącznie na cele mieszkaniowe, no to pewnie z tego VAT-u to nawet nie zauważymy, bo skorzystamy z tego zwolnienia przedmiotowego. Natomiast jeśli wynajmujemy coś, co nie jest mieszkaniówką, albo mieszkaniówkę na cele inne niż mieszkaniowe, albo mieszkaniówkę dla firmy, nawet na cele mieszkaniowe, to trzeba się zastanowić nad VAT-em, bo już ze zwolnienia przedmiotowego nie skorzystamy i wtedy ewentualnie możemy skorzystać ze zwolnienia ze względu na obrót do 200 tysięcy. Ale jak ktoś już zrezygnował z tego zwolnienia, bo jest podatnikiem VAT czynnym, no to wtedy już z tego zwolnienia nie skorzysta i wtedy ewentualnie ten wynajem garażu, czy wynajem lokalu niemieszkalnego, czy mieszkalnego na cele firmowe, albo mieszkalnego na cele mieszkaniowe, ale dla firmy, trzeba będzie opodatkować VAT-em. To jest tak jakby może trzeci, czwarty obszar. Kolejny obszar w najmie to jest kasa fiskalna i pod koniec zeszłego roku, czyli w grudniu, pojawiło się po raz kolejny rozporządzenie, które określa zwolnienia z kasy fiskalnej dla najmu, które w praktyce nie różni się niczym od tych, które były przez ostatnie kilka lat. Jeśli sprzedajemy coś na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, a większość tych najemców to są właśnie tacy konsumenci, to musimy to rejestrować na kasie. Chyba że skorzystamy ze zwolnienia z tej kasy. No i te zwolnienia są opisane w tym rozporządzeniu, które zostało w grudniu wydane na kolejny rok i tam są trzy zwolnienia, z których możemy skorzystać. Obrót do 20 tysięcy złotych, a jeśli przekroczymy te 20 tysięcy złotych, to jest drugie zwolnienie, czyli przelewy wyłącznie na konto i możemy dobrze udokumentowane przelewy wyłącznie na konto, a jeśli z tego nie możemy skorzystać, to jeszcze jest trzecie, wystawianie faktur dla tych najemców i te faktury też możemy wystawiać jako osoby fizyczne. Czyli tej kasy fiskalnej w najmie jest to łatwo uniknąć, ale tak jakby trzeba o tym pamiętać. Kolejny obszar w najmie to jest może już ostatni, chociaż ich jest dużo, tak? No ale takie najważniejsze to jest podatek od nieruchomości, który jeśli wynajmujemy na cele mieszkaniowe, to oczywiście płacimy według tej niższej stawki, tam w 2024 to jest 1,15 zł za metr kwadratowy rocznie, natomiast jeśli wynajmujemy na cele działalności gospodarczej albo to płacimy wtedy ten 29-krotnie wyższy podatek od nieruchomości, czyli tam 33,1 zł za metr kwadratowy rocznie, mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, co jest tak jakby dużo większą kwotą. Plus ostatnio, nawet nie ostatnio, tylko przez ostatnie kilka lat jest wieczny spór i niejednolite wyroki sądowe na temat tego, jaki podatek od nieruchomości powinien płacić wynajmujący, który wynajmuje lokal mieszkalny wyłącznie na cele mieszkaniowe, ale rozlicza to w ramach firmy. Niektóre gminy twierdzą, że według tej wyższej stawki, no bo to jest
działa, bo to jest lokal zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, a niektórzy twierdzą, że to według tej niższej stawki, jak się z tym pójdzie do sądu, to się czasami wygrywa, czasami przegrywa. Więc tutaj jest jakiś tam spór pomiędzy wynajmującymi a fiskusem, generalnie a gminami, która stawka obowiązuje w tym wypadku. To jest też jakiś tam w miarę gorący temat ostatnio. Właśnie, jeżeli mamy ten przypadek, o którym wspomniałeś, czyli mamy nieruchomość, wynajmujemy ją na cele działalności gospodarczej i kto i w jaki sposób może nam udowodnić, że powinniśmy zapłacić ten wyższy podatek? Czyli mamy przedsiębiorcę, który podpisał z nami umowę jako osoba fizyczna, jednak prowadzi w tej nieruchomości działalność, tak? Czy poprawisz mnie w tym momencie? To znaczy tak, jeśli wynajmujemy osobie, która prowadzi tam działalność gospodarczą, ale ten lokal nie utracił swojej funkcji mieszkalnej, czyli ten najemca tam prowadzi działalność gospodarczą, ale w ciągu dnia nie zajął tak jakby tego mieszkania w pełni na i wyłącznie na działalność gospodarczą, na przykład nie zrobił tam gabinetu czy czegoś takiego, czy biura w pełni, tylko tak jakby on sobie tam mieszka, ale w ciągu dnia pracuje, tak, siada przy stole w kuchni, czy w sypialni, czy gdzieś. W takiej sytuacji według mnie ten lokal nie utracił swojej funkcji mieszkalnej, bo tam najemca nadal mieszka i korzysta w celach mieszkaniowych i wtedy ten podatek od nieruchomości powinien być naliczony według niższej stawki. Natomiast jeśli to mieszkanie albo część tego mieszkania została w pełni zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, na przykład właśnie sobie tam urządził biuro, przyjmuje klientów, ma tam pracowników i to utraciło swoją funkcję mieszkalną, no to wtedy to powinno być według wyższej stawki i wtedy ten podatnik ma obowiązek zgłosić to do gminy, tam wypełnić odpowiedni formularz i gmina tak jakby nalicza podatek według wyższej stawki. No i tutaj tak jakby to jest obowiązek podatnika. Jeśli tego nie zrobi, no to może dojść do jakiejś tam kontroli, gmina może to naliczyć wstecz według wyższej stawki wraz z odsetkami. Ja jakoś tam nie zauważyłem jakiegoś dużego trendu, żeby te gminy jakoś tam to super mocno kontrolowały, ale to nie oznacza, że nie będą tego robić i nie oznacza, że tego nie robią, tak? Tylko tak jakby no, pewnie nie jest to robione na masową skalę. Przypomnijmy, że gminy, główny dochód w budżecie gminy to są właśnie podatki od nieruchomości, wszelkiego rodzaju podatki od nieruchomości. Powiem szczerze, nawet nie wiem, jaki jest główny dochód gmin. Pewnie zależy od gminy, czy to jest miejska, czy wiejska. Więc tutaj nie chcę się wypowiadać. Znaczy ja, tak jak przeglądam tutaj sprawozdania finansowe gmin, bo czasami pobieram sobie takie sprawozdania, one są raz w roku przekazywane, to tak, wiele gmin właśnie jako główne źródło dochodu traktuje podatek od nieruchomości. Wracając, jeszcze chciałabym tutaj podpytać o to zwolnienie związane z kasą fiskalną. Powiedziałaś, że jeżeli mamy limit do 20 tysięcy złotych, natomiast tutaj nie wybrzmiało, a może jest istotne dla słuchaczy, czy to jest limit roczny, czy miesięczny, prawda? Żeby to sobie usystematyzować. To jest limit roczny, niestety, czyli on jest stosunkowo niski, to tam pewnie jak ktoś wynajmuje może jakieś jedno malutkie mieszkanie albo jeden pokoik, to go nie przekroczy, ale w dzisiejszych czasach przy obecnych czynszach najmu to pewnie nawet jedno małe mieszkanie tanio wynajmowane przekroczy ten limit 20 tysięcy złotych i tutaj trzeba jeszcze brać pod uwagę to, dwie kwestie, że do tego limitu 20 tysięcy złotych wlicza się również od sprzedaż mediów, plus jeśli zaczniemy najem w trakcie roku podatkowego, to ten limit liczy się proporcjonalnie. Okej, czyli mamy takie wyjście inne, że przyjmujemy wszelkie płatności od najemców w postaci przelewu na konto. Tak, tak, bo jest takie zwolnienie ogólne w tym rozporządzeniu o zwolnieniach, które mówi, że świadczenie usług jest zwolnione z kasy fiskalnej, jeśli zapłata nastąpiła za pośrednictwem tam banku spółdzielczego, banku albo kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z dokumentacji dokumentującej transakcję jednoznacznie wynika, jakiej usługi dana płatność dotyczyła. I dlatego ja zawsze mówię, że te przelewy powinny być w miarę sensownie opisane przez tego najemcę, żeby dało się zidentyfikować, że ten przelew był za to mieszkanie zrobione, tak? A co w przypadku cudzoziemców? Bo na przykład z doświadczenia, z praktyki wiem, że cudzoziemcy okej, są skłonni płacić na przelewy na konto, natomiast właśnie ta kwestia opisywania przelewów jest u nich wadliwa, żeby nie powiedzieć skromna, tak? Czyli jeżeli napiszą room rent, to już jest super, a niektórzy nawet tego nie piszą, tylko
po prostu przelew pieniędzy czasem się pojawia, prawda? To co, wtedy odsyłać, czy jakoś uzasadniać to? To prawda, takie... ja też mam cudzoziemców jako najemców i widzę, jakie oni przelewy robią. Większość z nich robi nawet regularnie, ale opisy tych przelewów nie są rzeczywiście jakieś tam super dokładne. Natomiast tak, w tym rozwolnieniu jest napisane, że nie potrafię tego dokładnie zacytować, ale to jest mniej więcej tak napisane, że z dokumentacji transakcji jednoznacznie wynika, jakiej usługi ta płatność dotyczyła. Czyli nie jest tak, według mnie, tam nie ma takiego przymusu, że ten przelew musi być idealnie opisany i tam musi być napisane, że to za wynajem danego pokoju, od takiej osoby, za taki miesiąc, tak? To my musimy być po stronie wynajmującego gotowi na to, żeby w razie czego udowodnić fiskusowi, że my wiemy, że potrafimy wykazać związek pomiędzy tym przelewem a tą umową najmu. Więc jeśli w umowie najmu jest napisany pan Jan Nowak i on zrobi nam przelew, nawet niedokładnie opisany, ale my mamy umowę najmu, jesteśmy w stanie pokazać umowę najmu, powiedzieć, że ten Jan Nowak jest naszym najemcą, to według mnie wybronimy się. To znaczy już tutaj Urząd Skarbowy nie będzie się czepiał i mówił, że z tego powodu nałoży nam karę za brak kasy fiskalnej. Ja zawsze mówię, że dobrze by było, żeby w tym przelewie, że to jest właśnie za wynajem takiego mieszkania, a jeśli ktoś płaci za kogoś, to żeby było napisane, za kogo to jest płacone. Tak? To się często w przypadku rodziców czy jakichś rodziców, którzy płacą za dzieci, studentów, to się często zdarza, też za tych najemców cudzoziemców, tak? Więc tutaj ja się jeszcze nie spotkałem, żeby tutaj Urząd Skarbowy się na bazie tego przyczepił, czy też tak jakby chciał ukarać podatnika za brak kasy fiskalnej. To jeszcze mam pytanie takie mocno techniczne. Jeżeli ktoś w tym momencie stał się właścicielem nieruchomości, chce ją wynajmować i niekoniecznie chce jechać do urzędu, bo nie lubi, czy jak dużo spraw jest w stanie zgłosić online, prawda? Czy to, że jest płatnikiem tego podatku, co możemy już załatwić online przez platformę? Znaczy, de facto według mnie, to ja w tym urzędzie skarbowym sam rozliczam najem, nie byłem bardzo dawno temu, tak? Chyba że w imieniu nam jakichś niektórych naszych klientów, ale więc według mnie wszystko możemy załatwić praktycznie online, no bo de facto jeśli nabyłem nieruchomość, chcę rozliczać najem, to jedyne co na pewno muszę zrobić, to zacząć płacić podatek. Czyli ja będę miał przychód, naliczać tym ryczałtem te 8,5 albo 12,5 i wpłacać do Urzędu Skarbowego albo w trybie miesięcznym, albo w trybie kwartalnym i tyle. A później po zakończeniu roku muszę wypełnić PIT-28, co też już można zrobić online poprzez e-deklarację albo twój e-PIT, ewentualnie na papierze, czyli drukuję sobie z internetu, wypełniam i wysyłam. Więc tutaj w ogóle do tego Urzędu Skarbowego nie muszę iść. Jedyny moment, który... chociaż to też da się zrobić online, którym trzeba coś do Urzędu Skarbowego ewentualnie wysłać, jakiś dokument, tak? No to są dwa momenty. Jeden to, gdy mamy najem okazjonalny, to musimy zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu fakt zawarcia umowy najmu, żeby skorzystać z dobrodziejstw tego najmu okazjonalnego, bo inaczej tak jakby to nie będzie najem okazjonalny. I druga rzecz to jest, jeśli chcemy skorzystać z tej możliwości opodatkowania całości przychodu z najmu współwłasności małżeńskiej przez jednego z małżonków. Jeśli nie mamy rozdzielności, mamy współwłasność małżeńską, to wtedy ten przychód z najmu może rozliczać jeden z małżonków, tylko wtedy trzeba złożyć to oświadczenie w odpowiednim terminie do Urzędu Skarbowego, tam do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym był pierwszy przychód, co de facto najczęściej oznacza do 20 lutego, no bo jak wynajmujemy od stycznia, no to do 20 lutego mamy czas. A co jeżeli ktoś w ferworze jakichś zdarzeń nie zgłosił się w odpowiednim terminie, zagapił się, zapomniał, lub inne rzeczy związane z brakiem takiego zgłoszenia, a jednak poczuł, że chciałby uregulować te swoje sprawy. No to tak jakby jeśli nie zgłosił tego faktu zawarcia umowy najmu okazjonalnego, przy czym podkreślam, że to dotyczy tylko umowy najmu okazjonalnego, nie zgłosił tego w odpowiednim terminie do Urzędu Skarbowego, no to nadal ma umowę najmu, nadal tak jakby powinien i pewnie będzie rozliczał podatek od tego przychodu z najmu, tylko że ta jego umowa już nie będzie umową najmu okazjonalnego, tylko będzie taką zwykłą.
To raz. Natomiast jeśli nie złoży tego oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów z najmu współwłasności przez jednego ze współmałżonków w odpowiednim terminie, no to tak jakby nie skorzysta z tej możliwości, że całość rozlicza jeden z małżonków. W związku z tym wtedy każdy z tych małżonków swoją połowę tego przychodu rozlicza samodzielnie. To też nie jest jakiś duży problem, tylko wtedy trzeba będzie, dwie osoby się będą rozliczać, a nie jedna. I wtedy trzeba będzie dwa przelewy robić i dwa PIT-y 28 złożyć. Okej, dobra. Czyli mamy to, czyli wiemy, że możemy online większość spraw załatwić, wiemy, że możemy w stosownych terminach, jeśli się, nie wiem, przegapimy termin, to możemy złożyć, kiedyś była taka instytucja jak czynny żal, czy po prostu złożyć, zapłacić i zapomnieć. Znaczy to w przypadku tych dwóch terminów, czyli to opodatkowanie całości przychodów z najmu przez jednego ze współmałżonków, czy też ten najem okazjonalny, to według mnie tutaj czynny żal raczej nie pomoże, ale konsekwencje, że tego zapomnimy są, okej, no w przypadku najmu okazjonalnego mogą być ciężkie, natomiast no, tak jakby to tutaj czynny żal według mnie nie pomoże, natomiast dalej musimy rozliczyć podatek, tak? Natomiast jak się spóźnimy z zapłatą podatku, no to wtedy ewentualnie tak jakby no, musimy naliczyć i zapłacić odsetki i czynny żal może pomóc, żeby uniknąć mandatu. Okej, czyli pamiętamy o tym, mamy z tyłu głowy, żeby dochowywać tych terminów. Ze swojej strony mam pytanie, czy właśnie tutaj dotknęliśmy tematu umowy najmu okazjonalnego, czy rekomendujesz jej stosowanie, czy raczej tutaj zwykła umowa w formie cywilnoprawnej? Powiem tak, ja jestem zwolennikiem umowy najmu okazjonalnego, to znaczy uważam, że niestety najemca jest w Polsce poprzez ustawę o ochronie praw lokatorów w sposób nieuzasadniony chroniony, za bardzo chroniony, tak jakby te prawa zostały mocno przechylone w kierunku najemców, czy tam lokatorów zgodnie z nomenklaturą ustawy. W związku z tym umowa najmu okazjonalnego pozwala na tak jakby lepsze zabezpieczenie wynajmującego i to jest tak jakby kwestia według mnie w miarę oczywista. I teraz tak, niektórzy nie stosują umowy najmu okazjonalnego, bo mówią, że mają w tej swojej umowie normalnej, zwykłej tyle zabezpieczeń i mają tą umowę tak napisaną, że ten najem okazjonalny niewiele więcej im daje. I druga sytuacja, ja akurat jestem zwolennikiem mimo wszystko podpisywania umowy najmu okazjonalnego. I druga sytuacja to jest wynajem na pokoje. Znaczy nie uważam, że trzeba umowę najmu okazjonalnego podpisywać w przypadku wynajmu na pokoje, bo tam jest troszeczkę inna sytuacja, trochę inne zabezpieczenia się stosuje. I trzecia rzecz, która jest bardzo istotna według mnie, jest tak jakby z mojej działki, czyli podatkowej, ta optymalizacja ryczałtu poprzez przerzucenie opłat na najemcę jest możliwa, ale w kontekście umowy najmu okazjonalnego są tam pewne niuanse, to znaczy w zwykłej umowie najmu, takiej nieokazjonalnego, nie umowie najmu okazjonalnego, możemy według mnie przerzucić na najemcę wyłącznie media, ponieważ w ustawie o ochronie praw lokatorów jest napisane, że tam wynajmujący może pobierać od najemcy wyłącznie opłaty niezależne od wynajmującego. Jak sprawdzimy, co to znaczy te opłaty niezależne od wynajmującego, to de facto możemy powiedzieć, że to są media. Czyli w ustawie jest napisane, że wynajmujący w normalnej, zwykłej umowie najmu może pobierać od najemcy tylko media. Więc jeśli przerzucimy na tego najemcę także inne opłaty, nie media, tylko jakieś tam opłaty stałe do wspólnoty czy do spółdzielni, to najemca będzie mógł nam powiedzieć, że w ustawie jest napisane, że ty nie możesz ode mnie tego pobierać i w związku z tym ja tego nie płacę i będzie miał rację. Więc mamy ryzyko, że jeśli przerzucimy coś więcej niż media, to najemca zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów będzie mógł tego nie płacić. Natomiast jeśli zastosujemy umowę najmu okazjonalnego, to tam z kolei w umowie najmu okazjonalnego zgodnie z ustawą jest napisane, że wynajmujący może pobierać od najemcy wyłącznie opłaty niezależne od wynajmującego, chyba że umowa stanowi inaczej. Czyli w najmie okazjonalnym możemy w umowie przerzucić na najemcę nie tylko media, ale też inne opłaty i w ten sposób jeszcze bardziej obniżyć swój podatek zryczałtowany. Więc według mnie umowa najmu okazjonalnego pozwala też na
bardziej bezpieczną, lepszą optymalizację podatku od najmu płaconego ryczałtem prywatnym. Czyli wróciliśmy tutaj do punktu bodajże drugiego twojej wypowiedzi, czyli możliwości optymalizacji podatków. Czy oprócz tego, co przed chwilą powiedziałeś, jeszcze nasuwają się takie proste, podstawowe metody optymalizacji tego podatku od najmu? No niestety jest tak, że w przypadku tego podatku płaconego ryczałtem, gdzie płacimy podatek od przychodu, to jest według mnie w miarę prosty podatek, 8,5% do 100 tysięcy, 12,5% powyżej od nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych. On jest prosty, ale niewiele jest tutaj możliwości optymalizacji, poza tą możliwością przerzucenia tych opłat mediów i innych opłat na najemcę. I tutaj tak jakby no dawniej zawsze mówiłem o amortyzacji, o rozliczaniu odsetek, o rozliczaniu innych kosztów, no to tutaj niestety to już się skończyło, to znaczy Polski Ład skasował amortyzację mieszkaniówki, skasował możliwość rozliczania się na zasadach ogólnych według skali w ramach najmu prywatnego, więc tak jakby, tak jak mówiłem wcześniej, wszyscy wlądujemy na ryczałcie i tam ewentualnie go troszeczkę zoptymalizujemy poprzez to przerzucenie opłat na najemcę. Proszę, żebyś przypomniał może, czym jest amortyzacja, bo część widzów wie, ale część osób być może jeszcze zastanawia się, czym jest amortyzacja. Tak, o amortyzacji było głośno, to znaczy ja dużo mówiłem wcześniej, bo to była rzeczywiście taki, był taki dobry sposób na optymalizację podatków od najmu. Amortyzacja to jest taka możliwość rozliczenia w kosztach naszej inwestycji w tą nieruchomość. To znaczy ustawodawca stwierdził, że jak ja kupuję mieszkanie za 500 tysięcy złotych i wynajmuję, no to nie pozwala mi wrzucić w koszty od razu całej inwestycji, wrzucić w koszty 500 tysięcy złotych. Dlaczego? No bo ta inwestycja będzie mi służyć do generowania przychodu z najmu jeszcze przez wiele lat, więc pozwala mi wrzucać w koszty tą moją inwestycję po kawałku, jakąś tam część co roku. I to jest właśnie amortyzacja. I w przypadku mieszkaniówki tam można było do 10% tej naszej inwestycji rozliczać w przypadku niektórych mieszkań i w ten sposób mogliśmy sobie praktycznie wyzerować nasz dochód. Natomiast teraz już mieszkaniówki przez Polski Ład, przez zmiany wynikające z Polskiego Ładu nie możemy amortyzować, ale możemy nadal amortyzować na przykład nieruchomości niemieszkalne, to znaczy jakieś lokale użytkowe, gdzie stawka wyniesie tam 2,5%, można też ją w niektórych przypadkach jeszcze zwiększyć, więc co roku 2,5% tej naszej inwestycji rozliczamy w kosztach, to zmniejsza nasz dochód, a przez to podatek, ale ponieważ w ramach najmu prywatnego już nie możemy liczyć tylko ryczałtem, czyli podatkiem od przychodu, to amortyzacji w najmie prywatnym nie wykorzystamy, no bo tam nie ma kosztów, tak? Więc możemy tylko w ramach działalności gospodarczej rozliczanej od dochodu, czyli albo na liniówce, albo według skali. Ja tutaj jeszcze Cię podpytam o taką kwestię. Czyli dotknęliśmy tutaj amortyzacji i wróćmy jeszcze do tego momentu, w którym właściciel nieruchomości mieszkaniowej chce wynająć ją na przykład osobie albo firmie, albo sam chce wynajmować je w sposób inny niż z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Tak? Czyli mamy mieszkanie, ale chcemy wynająć albo osobie prowadzącej działalność, albo osobie, która albo zajmiemy się najmem krótkoterminowym. Dobrze wnioskuję tutaj? Tak, no wynajem krótkoterminowy to jest tak jakby troszeczkę osobny temat, bo wynajem krótkoterminowy tak naprawdę nie jest wynajmem, tylko usługą zakwaterowania, to trzeba robić w ramach działalności, ale to możemy się tym zająć za chwilę. Natomiast zakładam, że to, o co pytasz, to jest, są kwestie, tak naprawdę kwestia dwóch podatków, VAT-u oraz podatku od nieruchomości. Zaczynając od VAT-u, no to jest tak, że generalna zasada jest taka, że jeśli my komuś coś wynajmujemy, niezależnie od tego, czy prywatnie, czy w ramach firmy, czy to jest wynajmującym jest spółka, czy osoba fizyczna, czy jakiś inny podmiot, to taki wynajem podpada pod ustawę o VAT i powinien być opodatkowany stawką 23%. Chyba że skorzystamy z któregoś ze zwolnień z VAT. No i teraz w najmie tak naprawdę są dwa zwolnienia, z którego się najczęściej korzysta. Pierwsze zwolnienie to jest wynajem lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe. No i w tym wypadku, o którym mówisz, kiedy wynajmiemy na cele inne niż mieszkaniowe, to już z tego pierwszego zwolnienia nie skorzystamy. Czyli trzeba naliczyć 23% VAT-u. Chyba że skorzystamy z drugiego ze zwolnień,
które też jest mocno popularne, czyli zwolnienia ze względu na obrót do 200 tysięcy złotych. To jest takie, to się tak jakby mówi się na to zwolnienie podmiotowe, czyli przypisane do podatnika, nie tak jak te wcześniej przypisane do rodzaju usługi, wynajem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe, tylko to drugie jest przypisane do podatnika, czyli jeśli podatnik nie przekroczy obrotu 200 tysięcy złotych, to nie musi zostać VAT-owcem, z pewnymi wyjątkami. Więc jeśli wynajmiemy komuś to nasze mieszkanie, na przykład na cele biurowe, albo wynajmiemy na cele mieszkaniowe, ale dla firmy, dla jej pracowników, to już z tego pierwszego zwolnienia przedmiotowego nie skorzystamy. Możemy skorzystać z tego drugiego do 200 tysięcy złotych i dobrze. Natomiast w pewnych sytuacjach może to nie być możliwe, no bo jeśli ktoś oprócz wynajmu tego mieszkania jeszcze na przykład prowadzi działalność gospodarczą i już wcześniej się zarejestrował jako podatnik VAT czynny, no to już z tego zwolnienia do 200 tysięcy złotych nie skorzysta. No bo za rejestrację jako podatnik VAT czynny oznacza, że on z tego zwolnienia zrezygnował. Bo tak naprawdę de facto rejestracja do VAT-u to jest rezygnacja ze zwolnienia do 200 tysięcy złotych. Albo na przykład, i to jest, to się często, ostatnio mamy często takie przypadki, sporo osób jest tym zdziwionych, że z tego zwolnienia do 200 tysięcy złotych nie skorzysta nierezydent. Czyli jeśli ktoś mieszka za granicą, w Polsce wynajmuje komuś mieszkanie, jedno nawet, albo jeden, no, miejsce parkingowe i to mieszkanie albo mi wynajmuje miejsce parkingowe, albo to mieszkanie jest wynajęte na cele inne niż mieszkaniowe, to już nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego i musi zarejestrować, no, i musi rozliczać VAT. Tak? Tam jest jeszcze możliwość w którymś, w niektórych sytuacjach przerzucenia rozliczania tego VAT-u na najemcę, ale to już jest tam dłuższy temat. Więc nierezydenci muszą jeszcze tym bardziej uważać na VAT. O, to ciekawe. Akurat na to nie zwracam uwagi z wiadomych przyczyn, natomiast coraz częstszy jest taki trend, że ktoś wyjeżdża za granicą, swoje mieszkanie tutaj wynajmuje, prawda, więc no to ciekawe, że tak, no to wtedy trzeba mu powiedzieć, albo wynajmuj to mieszkanie wyłącznie na cele mieszkaniowe i wtedy nie ma problemu, bo skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, no bo będzie to wynajem lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe, albo będziesz miał problem z VAT-em, trzeba będzie go rozliczać, tak? To jeszcze tutaj chciałabym dotknąć tematu tych wynajmu na krótki termin, czyli usługi zakwaterowania. Tak, znaczy tak jakby jeśli mówimy o sytuacji, że ktoś ma mieszkanie i stwierdzi, że będzie to wynajmować regularnie, wynajmować, znaczy oferować noclegi, na przykład za pośrednictwem platform typu Booking.com, czy Airbnb, czy Expedia, to według mnie, niezależnie od tego, że robi to w jednym mieszkaniu, i nawet robi to sezonowo wyłącznie, to jest działalność gospodarcza. To znaczy to trzeba rozliczać w ramach działalności gospodarczej, ponieważ to nie jest usługa wynajmu, który można rozliczać w ramach wynajmu prywatnego, tylko to jest usługa krótkotrwałego zakwaterowania, to jest inne PKD w ogóle, inne PKW i inne PKD. W związku z tym to podpada pod działalność gospodarczą i trzeba wtedy to rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Natomiast w wielu przypadkach jeszcze mamy coś takiego, że ktoś to tak jakby mówi, a ja to wynajmuję na krótki termin. Jak zaczynamy, ja mu mówię, no dobra, no to jeśli to oferujesz noclegi krótkoterminowo, tak jakby na dzień, dwa, tydzień czy miesiąc, to trzeba to robić w ramach działalności gospodarczej. On wtedy dopowiada, no tak, ale to robi ktoś za mnie. I ja wtedy się go pytam, no dobrze, to jak to działa? No ja to dałem firmie i oni tam oferują usługi krótkotrwałego zakwaterowania. I to już jest lepsza sytuacja, bo jeśli ten właściciel zadba o to, żeby z tą firmą, która oferuje tamte usługi krótkotrwałego zakwaterowania, mieć usługę najmu, czyli że ten właściciel wynajmuje tamtej firmie, nawet ze zmiennym czynszem najmu, zależnym od przychodów tej firmy, z tego mieszkania, a dopiero ta firma oferuje usługi krótkotrwałego zakwaterowania tym gościom, turystom, to wtedy ta usługa, którą ten właściciel świadczy na rzecz tej firmy, to będzie usługa najmu i wtedy to już można rozliczać prywatnie. Tam oczywiście nie będzie zwolnienia z VAT, nie będzie zwolnienia przedmiotowego, będzie wyższy podatek od nieruchomości, ale nadal będzie to mógł być najem rozliczany prywatnie. Czyli jeśli natomiast trzeba zadbać o to, żeby ta umowa z tą firmą zarządzającą, z tym operatorem tego wynajmu krótkoterminowego, to była usługa najmu z prawem świadczenia tych usług krótkotrwałego zakwaterowania przez tą firmę, a nie usługa zarządzania.
tak? Bo wtedy przy zarządzaniu to już wychodzi trochę gorzej i to jest tak jakby gorsza opcja. Ale większość tych firm, które robią tego typu usługi, już to rozumieją i wiedzą, że z tym właścicielem trzeba podpisać umowę najmu. Moi drodzy, myślę, że tutaj dotknęliśmy tak z grubsza tylko wszelkich tematów dotyczących podatków. Jeżeli będziecie mieli potrzeby, żeby zwrócić się już tam prywatnie w sprawie podatków, jakieś pytania, wątpliwości, to proszę kierować się bezpośrednio do Grzegorza. Ja zazwyczaj mówię, że nie lubię się wypowiadać o podatkach, jakieś tam względne pojęcie mam, natomiast nie lubię się wypowiadać, zawsze wolę tutaj posłuchać i poprosić ekspertów o wypowiedź, więc kieruję do Grzegorza. Natomiast, moi drodzy, napiszcie proszę w komentarzach, który z tych elementów naszej wypowiedzi chcielibyście, żebyśmy rozwinęli dla Was. Dziękujemy bardzo Grzegorzowi za czas i za wszelkie informacje, z którymi się z nami podzielił. Ja też dziękuję i do zobaczenia.